Cześć, Artur Hartman, kierownik zespołu w pionie telekomunikacji i mediów. Pion telekomunikacji i mediów zajmuje się przede wszystkim rynkiem telko i media i obsługujemy największych klientów tej branży w Polsce. To, co robimy dla naszych klientów, to zarówno utrzymanie i rozwój istniejących rozwiązań, jak i tworzenie zupełnie nowych, zgodnych z bieżącymi ich potrzebami, jak i potrzebami rynku. Między innymi realizujemy oprogramowanie i usługi, dzięki którym wszyscy możecie korzystać z usług telekomunikacyjnych. Są to zarówno rozwiązania starsze i nowsze, w związku z czym mamy dosyć duży przekrój technologii, w których pracujemy. Takie podstawowe, z których korzystamy, to Java, Python, Angular, React i rozwiązania bazodanowe, te najbardziej popularne, czyli MySQL, Oracle czy Postgres i frontowe technologie Angular, React, Vue, to takie najpopularniejsze. W pionie telekomunikacji i mediów zespoły są w miarę samodzielne, w każdym zespole są architekci, analitycy, deweloperzy, czyli w ramach takiego zespołu jesteśmy w stanie zrealizować projekt od początku, od zaprojektowania, od ustalenia z klientem zasad czy wymagań, czyli takie rozwiązanie pod klucz. Natomiast bardzo często przy większych projektach są to prace pomiędzyzespołowe, czy też wspólne dla kilku zespołów. Do zespołu szukam ludzi, dla których to, co robią, jest też ich pasją, których cieszy to, co robią, a nie przychodzą do pracy, bo muszą, tylko przychodzą, bo chcą, bo wydarzy się coś ciekawego, bo zrobimy nowy, ciekawy projekt. Ale też ludzi, którzy są otwarci na zmiany, są otwarci na to, co przyniesie kolejny dzień. Dlaczego warto do nas dołączyć? Po pierwsze, mamy fajny zespół, w którym łatwo będzie się Wam nauczyć nowych rzeczy, łatwo będzie Wam zdobyć doświadczenie. Wszyscy w zespole chętnie Wam pomogą. Ja w tej pracy najbardziej lubię to, że się dużo dzieje, dużo się zmienia. Nie byłbym w stanie pracować w miejscu, w którym jest nudno i stabilnie. W związku z czym to jest to, co mnie na co dzień kręci tutaj. Nie żyjemy w stabilnym świecie, nie wiemy, co się wydarzy jutro i jeżeli dla kogoś to nie jest problem, zapraszamy.